Długo trwała budowa basenu w Parku Zadole. Dzisiaj, po około 5 latach od momentu rozpoczęcia inwestycji, obiekt zostanie otwarty. Pierwsi użytkownicy oceniają go pozytywnie. Bo możemy dużo rzeczy robić i... Bez nikogo. Tak, i w sumie... Jest fajny, bo jest nowy i bardzo fajnie jest. A najlepsza jest oczywiście zjeżdżalnia o długości 80 metrów. Jednak to nie jedyne atrakcje. W obiekcie przy ulicy Wczasowej znajduje się 6-torowy basen sportowy o wymiarach 25 na 16 metrów i głębokości do 180 cm, basen do nauki pływania o głębokości do 120 cm, a także wodne masażery, gejzery, jacuzzi, brodzik dla dzieci i strefa saun. Realizacja tego obiektu trwała znacznie dłużej, choć zaczęła się mniej więcej w tym samym czasie, co budowa dwóch pozostałych basenów. To, co obiecywałem w pierwszej mojej kadencji, ale doskonale pamiętamy, jak te losy się toczyły. Tutaj była zmiana wykonawcy, a więc ten czas realizacji ostatniego basenu się wydłużył. Ale to jest bardzo dobre. Powiem dlaczego, ponieważ wiele różnych elementów wynikających później z eksploatacji basenu mogliśmy poprawić tutaj. Więc to jest taki najbardziej doskonały obiekt z wszystkich, które do tej pory zrealizowaliśmy. Po wycofaniu się pierwszej firmy inwestycja na wiele miesięcy stanęła w miejscu. Miasto musiało znaleźć drugiego wykonawcę. W październiku 2020 roku przejęliśmy plac budowy. W ciągu 2 lat ten obiekt udało się dokończyć. No były rozpoczęte prace jakby ziemne, część prac jakby żelbetowych, no i praktycznie rzecz biorąc jakby tyle. Nowy obiekt nie różni się w większym stopniu od pozostałych dwóch wybudowanych w Burowcu i Brynowie. Podobnie jak w tym pierwszym znalazła się tu hala sportowa do gier zespołowych. Jednak w przypadku basenu Zadole będzie jeszcze gabinet do rehabilitacji i fizjoterapii, który niebawem ma zacząć działać. Poza tym są też ulepszenia, których nie ma w tamtych basenach. Obiekt staje się bardziej funkcjonalny, bardziej przyjazny nie tylko nam jako pracownikom, ale także przede wszystkim użytkownikom. Także te uwagi są namacalne od plaży basenowej, podbasenia, różnych rozwiązań w strefie suchej, w przebieralniach. Dla wszystkich obiekt zostanie otwarty jutro o godzinie 16. Bilet na godzinę kosztuje 20 zł, ale dla mieszkańców posiadających katowicką kartę mieszkańca będzie o połowę tańszy.